Radek Brzuska, witam Państwa ponownie. Siódmą kampanię Hospicjum To Też Życie wspiera cała jedynka, jak widzieli Państwo, także największe nasze gwiazdy. A wszystko po to, by pomóc dzieciom osieroconym. Tworzymy fundusz, który ma przywrócić ich życie do normalności. Dlatego przez cały dzień czekaliśmy na Państwa telefony. Czekamy cały czas na Państwa SMS-y. Można było też korzystać z naszego czata, przy którym dyżurowali eksperci Fundacji Hospicyjnej. W studiu jedynki jest ksiądz Piotr Krakowiak, dyrektor Fundacji Hospicyjnej. Witam ponownie księdza. I dziękuję wszystkim, którzy się odezwali. Tak jak dziękuję bardzo gwiazdom i całej jedynce za to, że możemy tu być już po raz siódmy, ale dziękując za to, że tak wiele osób zadzwoniło do nas, czy mam taką nadzieję również wysłało SMS-a, chcę powiedzieć, że to dowód na to, jak potrzebny jest ten temat. On jest potrzebny z kilku powodów, bo zgłosili się tacy, którzy powiedzieli, to bardzo ważny temat, my szukaliśmy miejsca, gdzie można by taką pomoc uzyskać, albo dla najbliższych, albo dla kogoś, kogo znamy z otoczenia i taka dobra postawa obywatelska się wyzwala w tych telefonach, choćby, że wiemy o kimś, nie będziemy milczeć, tylko postaramy się przyjść z pomocą. Zachęcamy, żeby na naszej stronie Fundusz Dzieci znaleźć adres internetowy. Jeśli ktoś nie może znaleźć lokalnego ośrodka hospicyjnego, gdzie taka pomoc już jest świadczona, to my chętnie na takie informacje odpowiemy. Skierujemy lokalnie do tych ośrodków, które pomagają. Fundacja wydała także kilka bardzo interesujących i pomocnych książek, które pozwalają nawiązać rozmowę w sytuacjach, które dla większości z nas są bardzo trudne. Tak jest. Zapraszamy na stronie hospicja.pl. Można zdobyć wszystkie te książki. One są przygotowane i gotowe jako bardzo podręczne poradniki, żeby pomóc osobom, które straciły bliskich, ale też jeśli mamy ciężko chorego w domu, sytuację żałoby osoby dorosłej i wiele innych. To są również pomocy audiowizualne, które myślę są dzisiaj bardzo pożyteczne, bo jesteśmy w takich czasach, że obok lektury chcemy też coś zobaczyć i nauczyć się w ten sposób. Cieszy bardzo, że mamy również konkretne deklaracje współpracy i bardzo prosimy, żeby nie wahać się i pomagać nam, bo bardzo tego potrzebujemy. To na koniec przypomnimy jeszcze numer SMS, na który można wysyłać wiadomości. 7279, pomagam i bardzo prosimy, wszystkie te pieniądze trafią dla potrzebujących, osieroconych dzieci. Jedynka jak zawsze włączyła się w pomoc kampanii Hospicjum To Też Życie. Mamy nadzieję, że włączą się do niej także Państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za całe wsparcie.